W każdej ze szkół podstawowych wyznaczono godziny spotkań dla danej klasy, oczywiście z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa. Z uwagi na obostrzenia, tylko rodzice najmłodszych uczniów będą mogli uczestniczyć podczas rozpoczęcia roku szkolnego, pozostali opiekunowie towarzyszący dzieciom będą musieli poczekać przed budynkiem szkoły. Informacje o godzinach spotkań zostały zamieszczone na stronach internetowych szkół. Ponadto w każdej szkole przy wejściu będą znajdowały się dozowniki do dezynfekcji rąk. W miarę możliwości ograniczony będzie kontakt między dziećmi, uczniowie będą wchodzili do szkół różnymi wejściami, uczniowie będą mieli też obowiązek noszenia maseczek w częściach wspólnych szkoły. W trosce o bezpieczeństwo tylko rodzice najmłodszych uczniów, czyli klas 01 będą mogli wchodzić na teren szkoły do wyznaczonej przestrzeni. Zaleca się kontaktowanie z wychowawcami za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Miasto zakupiło 700 przełbic dla nauczycieli i pracowników szkół oraz dozowniki automatyczne do dezynfekcji rąk, które znajdą się przy wejściu do szkoły. Wszystkie wejherowskie szkoły prowadzone przez miasto zostały zabezpieczone w płyny do dezynfekcji oraz maseczki. Łącznie do wejherowskiej szkół ochotnicza straż pożarna dostarczyła prawie dwie tony płynów. Wszelkie kwestie bezpieczeństwa wprowadzono również w szkołach, które znajdują się pod zarządem powiatu Wejherowskiego.